that shit down. Well, co man, z tej strony Agnostic, a dzisiaj mam dla was kolejny gameplay z MW3 z powrotem po długiej przerwie. Mam dla was moba SMK14 i pewną bardzo ciekawą i skuteczną metodę na skupienie się, pozbycie się zbytecznych myśli, po prostu włączenie autopilota, jakkolwiek by to nazwać. Zaraz wam wytłumaczę, o co w niej chodzi. Jest ona bardzo łatwa do wykonania i to jest jej duży plus. I trzeba po prostu wyobrazić sobie pewną skrzynię albo jakieś pudełko w myślach i później włożyć do tego pudełka wszystkie myśli, które nam mogą przeszkadzać. Coś związanego ze szkołą, z Moabem, z FMG Akimbo, które grasuje po mieście, po mapie i grozi, że cię zabije. Tak właśnie, takie myśli właśnie nam przeszkadzają bardzo. Nawet jeżeli myślisz o czymkolwiek niezwiązanym właśnie z grą, to jest bardzo niweluje twój skill. Po prostu nie skupiasz się tak dobrze na grze, nie patrzysz tak dokładnie na radar i tak dalej. I właśnie dzięki temu możesz zginąć o wiele łatwiej, niżeli byś się skupiał cały czas na grze. Także jak już sobie wyobrazisz te wszystkie myśli zbędne, możesz je sobie wyobrazić jako słowa albo obrazy. Trzeba je włożyć do tej skrzyni i zamknąć tą skrzynię, odstawić ją bardzo daleko, tak żeby je wcale nie było widać. Tak jest w oryginalnej technice, którą poznałem na pewnych nagraniach medytacji Roberta Monroe. Ja ją troszeczkę zmodyfikowałem dla moich potrzeb, ponieważ normalnie tą technikę stosuje się z zamkniętymi oczami i tak dalej, ale ja używam jej podczas grania normalnie z otwartymi oczami, gdy po prostu nadejdzie jakaś nowa myśl zbędna, próbująca mnie rozproszyć, to wsadzam ją do tej skrzyni, zamykam tą skrzynię i gram dalej bez problemu, skoncentrowany całkowicie na grze. I polecam wam zaobserwować, o czym wy myślicie podczas grania, czy to nie są zbyteczne myśli, i spróbować je właśnie zlikwidować tą metodą. Nie wiem, czy będzie wam to łatwo przychodziło z otwartymi oczami i tak dalej, bo ja już mam w tym wprawę. Najpierw robiłem to z zamkniętymi oczami już podczas tej medytacji, po prostu jak ćwiczyłem. A teraz właśnie to pomyślałem, że może to mi się przydać podczas grania i naprawdę świetnie to się sprawdza. Także jest to bardzo prosta technika, po prostu wyobrażacie sobie skrzynię, wsadzacie do niej zbyteczne myśli i zamykacie tą skrzynię. Zawsze jeżeli przybędzie wam jakaś zbyteczna myśl, to otwieracie tą skrzynię i wsadzacie znowu tą zbyteczną myśl. No, najlepiej odsunąć tą skrzynię gdzieś bardzo daleko właśnie w tych myślach, żeby właśnie w ogóle jej nie było widać. Dopiero jak przyjdzie jakaś zbyteczna myśl, to ją przysuwacie, wsadzacie tą rzecz i właśnie robicie tak w kółko i naprawdę polecam wypróbować tą technikę. I można ją stosować nie tylko podczas grania. Jeżeli musicie nad czymś się bardzo skupić, to naprawdę podczas jakiegoś sprawdzianu, nie wiem, nie mam pojęcia, po prostu spróbujcie jej użyć i naprawdę może wam się bardzo przydać. No i dobra, to było tyle o tej technice, a teraz na gameplayu pewnie sobie myślicie, o, już dużo osób zabił, pewnie zaraz będzie map. A tu nie, bo na 23 streaku zabił mnie gościu. Tutaj zaraz mi chyba rzuci właśnie Semtexa i zaraz mnie gościu inny dobije. Właśnie jest to ta sytuacja, więc się wyrobiłem w sam raz. I właśnie tutaj padłem niestety, aczkolwiek nabiję jeszcze moba w tej rundzie, także jeżeli bym zabił wtedy jedną osobę więcej, to możliwe, że byłby double mob. No tak właśnie czasami się zdarza paść na 23 streaku, ale jak widzicie, ta chyba metoda też po części zadziałała, bo nie byłem tym przejęty, że padłem jeden od Moaba. Tutaj znowu padłem oczywiście, tak jeszcze byłem zszokowany właśnie tą śmiercią przed Moabowską, ale zaraz właśnie wejdę na streak i jakoś zdążę w ostatnich sekundach wbić tego Moaba, ale pewnie zastanawiacie się nad tą klasą, ciekawi jesteście, jakie tutaj mam atuty i wszystko, i właśnie dla tego teraz pojawi się klasa na waszych ekranach. Proszę bardzo. Na podstawową broń MK14 z Rapid Fire i celownikiem laserowym. Na zapasową broń MP9 z tłumikiem. Semtex, Portable Radar, Scavenger, Quick Draw Pro, Stalker, czyli padlinożerca. Szybkie rączki, coś takiego, i oczywiście Stalker. Na specjalistę, Sleight of Hand Pro, czyli zwinne ręce. Marksman, czyli ten, jak on się nazywał, strzelec wyborowy? Chyba tak. I Hardline, czyli bezkompromisowy. Oczywiście Death Trick, Jaist, najlepszy
najlepiej zabija, najlepiej można dobiegnąć do gościa, zraszować go, nie tam jakieś nobskie C4 wybuchające przy twojej śmieci, czy tam last stand. Chest jest lepszy, uwierzcie mi, naprawdę, warto go używać. Nie używajcie tych nobskich last standów, proszę, proszę. O MK14 robiłem już kiedyś filmik, jest to świetna broń, zabija dwoma strzałami zawsze. Chyba, że w głowę strzelicie, to oczywiście jednym. I po prostu ma ona świetny damage, zero recoila. Jedynie trzeba umieć klikać szybko przyciskiem lewym. Jeżeli właśnie mamy rapid fire ustawione, to można strzelać jeszcze szybciej niż normalnie. Bo właśnie tam jest jakieś ograniczenie. To nie ma tak, że im szybciej klikniesz, tym więcej możesz strzelać. Jest jakieś ograniczenie, ale przy rapid fire ja nawet nie uzyskuję tego ograniczenia, więc mi to wcale nie przeszkadza. Także właśnie to polecam to ustawienie, albo właśnie tłumik z celownikiem laserowym też dobrze się sprawuje, jak to uważa. Z tłumikiem oczywiście bardziej takie po cichu zagranie, a tutaj bojowe takie rusherskie typowe z rapid fire i celownikiem, a ja takie właśnie lubię. Ciekawie się ogląda takie gameplaye według mnie, dlatego też ja zawsze staram się wrzucać takie mecze, które są w miarę ciekawe, ciekawie się ogląda, nie chcę wrzucać jakichś byle jakich mobów, bo takich też mnóstwo się zdobywa. I właśnie teraz jeszcze pewnie się zastanawiacie, przecież ja już miałem nie nakrywać tej gry, już miałem nie grać w tą grę i tak dalej, what the fuck, noob, hacker, cheater, camper, noob i tak dalej. Oczywiście ja po prostu sobie zrobiłem na razie przerwę od Black Opsa 2, ponieważ uważam, że to bardzo bez sensu się gra, jeżeli nie słuchać tych kroków przeciwnika, a w Black Opsie 2 niestety na razie ich nie słychać i raczej wątpię, żeby to spatchowali, niestety, ale to takie są chamy wredne. No ale, no nie wiem, zobaczymy jeszcze, może jeszcze jakoś mi się zechce grać w tego Black Opsa 2, ale na razie zdaje mi się, że będę nagrywać MW3, możecie wyrazić swoje opinie na ten temat właśnie w komentarzach. Czy chcielibyście jeszcze zobaczyć jakieś gameplaye z MW3? Wczoraj grałem, to zdobyłem z KSG 21 killstreak, ale niestety padłem, właśnie próbuję zdobyć moba z KSG jeszcze i może z innych też broni. To jeszcze zobaczę jeszcze waszą opinię, wasz odzew na ten filmik i tak dalej. Także tutaj widzicie, już to BMO niestety nie zdążył wybuchnąć. Dziękuję za oglądanie i tak dalej. Do zobaczenia wkrótce, taką mam nadzieję przynajmniej. 57 na 5, do zobaczenia, cześć i miłego dnia. A jeżeli jeszcze tutaj jesteś, to pamiętaj, żeby ocenić film, napisać komentarz i fajnie by było, jakbyś zerknął na kanał gościa, którego słyszysz właśnie w tle. Jest to jego Funk i znam go właśnie tak przypadkiem, go poznałem, jest on z Madagaskaru właśnie, teraz tam mieszka. No i fajnie by było, jakbyś zerknął na jego kanał. Także to by było tyle, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, cześć.